Januszu, miło Cię widzieć. Cześć. Ukończyłeś dopiero krwiobieg. Tak, morderczą, można powiedzieć, piątkę, 6, 6, bo się 7, wydaje, że niby nie ma słońca, ale jednak ciężko. Morderczą, no, wczoraj się piątce na Ursynowie. No, leciałeś tam? Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że to warunki były lepsze. Kolejna dycha, mniej 6, słońca, 7, ale więcej komarów. Na pół metę. Ile komarów dzisiaj zjadłem, to nie wiem, ale sporo. Chcesz złap wodę, ale zobacz. Na pewno mniej niż uczestnicy w nocy, bo w nocy było ciężko. Bardzo było fajnie i przy okazji, jak mam możliwość... Dokładnie, bo łączy cię też z krwią, twój bieg, tam, i co bym właśnie powiedział, wybiegaj krew i spik na pewno narodowym. Zapraszam 20 czerwca, Boże Ciało. Boże Ciało, będziemy próbować wybiegać krew. Super, uwaga, od razu cię złapię na krwiobiegu, dokładnie, i jest na tle. I będzie fajnie, będą medale, będzie dużo poczęstunków, ale przede wszystkim zaznaczymy, jak ważna jest krew i śpik w dzisiejszych czasach, takich pędzących czasach. Dokładnie, bo to jest właśnie bieg dedykowany temu, żeby ludzie też oddawali, czy jeszcze też inne? Przede wszystkim, żeby zwrócili na to uwagę, że krew to nie jest kran od wody, tylko krew to jest zdrowy człowiek dla chorego człowieka. Nie ma innej opcji, a dzisiaj niestety... Jemy na ulicy. Witaj 728, ty jesteś na 10. To powoduje, że coraz jest mniej krwi. Dużo ludzi dyskwalifikuje się sami. I puśćcie po lewą stronę, biegnie 10. Biegnijcie. Sami się dyskwalifikujemy, szczególnie młodzi ludzie. No tak, i chorują. Biegnij lewą stronę. A wydaje mi się, że 20 czerwca pokażemy moc i siłę. Apel jest ważny o tyle, bo też i nie wypomina się kobiecie wieku, ale twój można ty jesteś po 60, a jeszcze cały czas super aktywny. 63 lata. Oddałem prawie 60 litrów krwi. Jak widzicie, można biegać i pomagać. Słuchajcie, puśćcie, udostępnijcie, tak jak udostępniliście Lewandowskiego, bo to też jest bardzo ważne. Tak jest, 20 czerwca, Boże Ciało, PGE Narodowy, zapraszam, bieg, wybiegaj krew i szpik. Super. Biegnie dycha.